Gdy Jezus działał w Galilei na początku swojej działalności publicznej, zdarzyło się, że bardzo dużo ludzi tłoczyło się do niego, ponieważ zaczęło być jasne, że to jest ktoś szczególny, kto ma także możliwość uzdrawiania, ma moc uzdrawiania. Stąd przyszli pewni ludzie z człowiekiem sparaliżowanym. Oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. Ale nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus, poznawszy myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje? Czy rzec: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, mówiąc: Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Oczywiście głównym przesłaniem tego fragmentu jest myśl dotycząca odpuszczania grzechów, że Jezus ma moc odpuszczania grzechów. Tutaj uzdrowienie fizyczności tego człowieka było tylko ilustracją, było pokazaniem takim, powiedzmy, namacalnym tego, że to, co wcześniej powiedział, że odpuszczone są ci grzechy twoje, jest faktem. Takim samym jak to, że teraz idzie zdrowy ze swoim łóżkiem do domu. To nie podlega dyskusji, tak jak powiedziałem, że to jest główna myśl tego fragmentu, że tylko Jezus może odpuszczać grzechy i do Niego mamy się bezpośrednio zwrócić i wtedy otrzymujemy od Niego odpuszczenie swoich grzechów. Ale ja chciałem zwrócić tu uwagę na drobny inny aspekt tej historii, mianowicie na działanie tych ludzi, którzy przynieśli tego sparaliżowanego. No, oni, usłyszawszy, że tutaj jest ktoś, kto uzdrawia, no, wzięli tego swojego przyjaciela, być może kogoś z rodziny, no i niosą go, żeby do tego uzdrowiciela dotrzeć, by on przychylnie spojrzał na chorego. Ale tłum jest tak wielki, że nie ma szans dostać się w okolice tego centrum, w okolice tam, gdzie Jezus jest, gdzie naucza, gdzie uzdrawia. W tym momencie mieli kilka możliwości. Zrezygnować. O, niestety, próbowaliśmy, ale się nie dało, wracamy do domu. Mogli zachować się biernie, stać i czekać. Być może kiedyś się dopchają. Stać w tej kolejce, czy stać na zewnątrz, licząc, że może kiedyś Jezus wyjdzie. No, nie byłaby to postawa rezygnacji, tak jak ta pierwsza, tylko jakiegoś takiego biernego stania i czekania. Ale oni wybrali jeszcze inne wyjście. Popatrzyli, no jest tłum ludzi. Normalną drogą nie da się zrealizować celu, dla którego tutaj są. Postawili sobie pytanie, czy jest jakaś inna droga, żeby zrealizować ten cel? Nie taka na wprost, nie taka najbardziej oczywista, jaką tu wszyscy wykorzystują, no i wszyscy się tłoczą, a nikt, czy bardzo niewielu z nich może się tam dopchać do samego Jezusa. Któryś z nich wpadł wtedy na pomysł. Ale zobaczcie, można wejść na dach tego domu. Tam akurat jest wolna droga, przy wejściu ludzie się pchają, a tu gdzieś z boku, przez ścianę, można, czy po drabinie jakieś wejść na dach. Spróbujmy tam wejść i może z dachu dostaniemy się do środka. Jak pomyśleli, tak i zrobili. Jezus pochwalił ich determinację, ich wiarę, ich chęć osiągnięcia celu. Wiedzieli, że u niego jest uzdrowienie, wiedzieli, że to jest dobre. I wysilili swój intelekt, żeby zrealizować ten cel. Poszli drogą nieszablonową. Okazali się twórczy w swoim myśleniu. I dostali pochwałę Jezusa, a nie tylko pochwałę, ale też to, z czym przyszli.
A nawet daleko więcej, bo przyszli po uzdrowienie fizyczne, a otrzymali też uzdrowienie duchowe tego człowieka. Być może i oni doznali takiego uzdrowienia, odpuszczenia grzechów ze strony Jezusa. Jaki stąd dla nas wniosek? Próbujmy być twórczy w realizacjach celów, które Bóg nam daje. Nie idźmy tak jak wszyscy, jak tłum, jak to zwykle było, jak to do tej poryśmy robili. Cały czas miejmy czujność i taką wyostrzony stan naszego umysłu, czy ta droga, którą podążamy, jest najlepsza do celu. To, że wielu nią podąża, czy że zwykle tak się to robiło, to nie znaczy, że ten cel nie może zostać osiągnięty prościej, łatwiej, lepiej, szybciej. Na tym polega właśnie twórczość, samodzielność myślenia. Nie podążać utartym szlakiem, nie iść tylko z tłumem, ale pomyśleć, czy czasem nie ma lepszej drogi. Takie podejście wyróżnia ludzi sprytnych od takich, powiedzmy, trochę powolnych w myśleniu. A Bóg chce, aby każdy z nas był sprytny. Tego od nas oczekuje. Tego sprytu musimy się uczyć, tego sprytu musimy od siebie wymagać. Musimy szukać tych najlepszych dróg do realizacji Bożych celów. Za to czeka nas pochwała.